Czego boi się lub co chce ukryć pan prezydent Ludomir Handzel? Pyta przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, a chodzi o środki, które sądecki ratusz przeznacza na promocję. Zwróciłam się dwukrotnie do pana prezydenta z interpelacją i zapytaniem o ilość zleceń dla podmiotów zewnętrznych świadczących usługi promocyjne i reklamowe dla jednostek administracyjnych, jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych, które nad którymi piecze ma i są podległe panu prezydentowi. Dwukrotnie nie otrzymałam odpowiedzi na moją interpelację. W dniu dzisiejszym wysłałam do pana prezydenta po raz trzeci pismo z prośbą o to, aby do 7 dni takie informacje zostały mi przekazane. Radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz zarzucają prezydentowi, że zbyt dużo wydaje na promocję własnej osoby. W budżecie na ten rok na promocję zarezerwowano 500 000 zł. Jednak według radnych jest to promocja nie Nowego Sącza, tylko prezydenta Ludomira Handzla. Wątpliwości wzbudza także fakt, że w ubiegłym roku miasto zawarło umowy o wartości 85 tysięcy złotych z agencją reklamową IM Studio Marcina Waśko, który jest jednocześnie etatowym pracownikiem ratusza. Wystąpiłam z takim zapytaniem także o IM Studio, aby te informacje do mnie dotarły, jaka była kwota zleceń dla tej agencji reklamowej, nie tylko od miasta, która była na kwotę 85 tysięcy za zeszły rok, ale także od innych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych podległych panu prezydentowi. Przewodnicząca Rady Miasta zapowiada, że jeśli po raz trzeci nie dostanie odpowiedzi od prezydenta, podejmie kroki prawne.